Czyli jak sobie pomóc, gdy po prostu przejedliśmy się, za dużo zjedliśmy, serniczka, tłustych potraw, zwłaszcza dla osób, które nie mają pęcherzyka żółciowego, który no wspomaga całą pracę przewodu pokarmowego, żołądka i wątroby. Kiedy zaczynamy czuć takie skurcze, bardzo nieprzyjemne, pojawiające się w klatce piersiowej dla, że tak powiem, niezorientowanych, mogą się wydawać, że to jest, nie wiem, stan przedzawałowy, ale to nie jest nic innego jak przejedzenie się. Więc szybką herbatką, która tak naprawdę pomoże nam w przeciągu 10 minut, to są herbaty ziołowe. One działają w takich sytuacjach natychmiastowo. Zrobienie ich jest banalnie proste, po prostu zalewamy je wrzątkiem, tylko trzeba wiedzieć, co zalać. Na takie przejedzenie, kiedy nam wątroba trochę odmawia posłuszeństwa, bądź też czujemy, że pojawiają się nam takie naprawdę dosyć intensywne, mocne, ostre bóle wywodzące się z klatki piersiowej, a wcześniej po prostu się najedliśmy, warto użyć herbatki z mięty, z krwawnika i z rumianku. Wszystkie te zioła działają synergistycznie razem ze sobą. I teraz tak, warto mieć, zawsze namawiam, żeby mieć swoje własne zioła z własnego ogródka. Akurat mięta, krwawnik i rumianek to są bardzo proste zioła. Właściwie, no powiem tak, krwawnik znajdziemy na każdym polu, rumianek również, mięty przeważnie mamy. Wystarczy je wysuszyć. Kwiatki rumianka, wysuszone oczywiście bez zielonych liści, łodyg. Rumianek zadziała nam w tej herbatce przeciwzapalnie właśnie na żołądek, na ewentualnie, jeśli mamy jeszcze wrzody do tego wszystkiego, to zadziała przeciwzapalnie. To jest rumianek jakby wysuszony od nas upraw. Krwawnik pospolity, same kwiatki, nie żadne te wszystkie łodygi wokół kwiatków, tylko same kwiatki. Krwawnik nam w tej herbatce zadziała rozkurczowo i również trochę przeciwbólowo, łagodząco. I na koniec mięta pieprzowa, listki same. I ona nam zadziała przede wszystkim przeciwbólowo, ale też wspomoże wydzielanie soków żołądkowych. Te wszystkie zioła wrzucamy do kubka i zalewamy wrzątkiem. I przykrywamy spodkiem na 10-15 minut, zostawiamy. Co jest ważne, jeśli chodzi o ilość, wrzucamy tyle samo mięty, tyle samo rumianku, tyle samo krwawnika. Nie musimy tego odmierzać z dokładnością aptekarską, wystarczy tak mniej więcej na oko, ile krwawnika, ile rumianku. Wszystko zalewamy po 10-15 minutach. Po 10-15 minutach mamy super napar, który nam naprawdę w przeciągu 10 minut złagodzi wszystkie objawy po przejedzeniu. A po wypiciu naparu, kiedy już się poczujemy lepiej, zapraszam do polubienia naszego kanału danowiec.pl oraz w profilu na Facebooku. Wystarczy na YouTubie zasubskrybować, na Facebooku polubić. Jak chcesz się dowiedzieć więcej informacji o ziołach, ich działaniu na naszą skórę, na nasze jakby organy wewnętrzne do stosowania wewnętrznego, zajrzyj na moją stronę danowiec.pl. Tam jest mnóstwo przydatnych informacji, głównie ziołowych. Dziękuję. Do zobaczenia.